Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Ja jestem Sarge i po tym jak w jednym z ostatnich materiałów rozegraliśmy sobie wyścig razem z tenaktami, to było w tej części świata, odkryliśmy sobie wówczas okoliczne ogniska, w tym między innymi nowe zadanie tutaj, gdzie mamy jakąś osadę, najwyraźniej należącą do tenaktów. Pamiętajmy o tym, że mamy tutaj do czynienia w tych okolicach ze zdecydowanie zwiększonymi oddziałami tenaktów, więc pytanie, jak tutaj nas w tej osadzie przyjmą, zakładając oczywiście, że wejdziemy, no bo mamy tutaj straż niestety. Ciekawe, czy będę mógł wejść. Ani kroku dalej. Tenaktowie nie chcą żadnych cudzoziemców na ziemiach klanów. Otrzymałam prawo przejścia od szeryfa Faszawa. Nie chcę walczyć. Włosy jak krew. To ta wojowniczka pokonała Grudę. Czempiona zdradzieckiej regalii. Jej życie nie należy do nas. Możesz wejść, ale lepiej uważaj. Obserwujemy cię. Zapamiętam to. Proszę, czyli oni też uważają regale za zdrajczynię. Ciekawe. No i tutaj czeka to zadanie. Nie potrzebuję kapelana, żeby mi mówił, z kim walczyć. Prawdziwa bitwa to dyskusja z tobą. Może jeszcze zanim pogadamy i dowiemy się czegoś, warto by było przynajmniej trochę się rozejrzeć. No tutaj widzę, że możemy sobie wykupić różne wywary. Nie będziemy tego robić, ale miałem zamiar na przykład sprawdzić sobie w nowej osadzie ofertę broni. Mamy wyrzutnię lin z kotwicą. O proszę, aż 3 rodzaje amunicji i przebijający dyskomiot. Ale mamy też warsztat tutaj w okolicy, więc chciałem sobie aktualny strój trochę ulepszyć, ponieważ od ostatniego razu, kiedy jakiś ubiór ulepszaliśmy, minęło trochę czasu, a zdobyliśmy też przecież trochę surowców, więc można było tutaj zainwestować. Akurat brzytwogony potrzebne, no i dość znacząco mi się poprawią tutaj odporności. Dodatkowo jeszcze cichy strzał, jeszcze bardziej też ulepszone skupienie. Fajna rzecz. Okej. I czy chcę jeszcze dalej pójść? Regeneracja skupienia zwiększona będzie. A dobra. Lećmy rzeczywiście w kolejne ulepszenie. No i tutaj niby też mogę sobie pozwolić, aczkolwiek są potrzebne na tyle rzadkie surowce, że na razie odpuszczę sobie, tym bardziej, że to dopiero jest niebieski poziom danego stroju, a przecież przed nami jeszcze fioletowy, no i ostatecznie zapewne złoty, legendarny. Chociaż na to też będziemy musieli mimo wszystko troszeczkę poczekać. No dobra, tak z grubsza to by było na tyle. Tam na górze jeszcze mamy do czynienia pewnie z jakimś sprzedawcą, więc to też w sumie najpierw sprawdźmy. A, tutaj po prostu mamy kucharza, czyli różne potrawy do wykupienia. No dobrze wiedzieć na przyszłość. Jest też dostępny tutaj napad maszyn już o wyższym poziomie trudności. Ale nie będziemy się tym w tym momencie zajmować. Nie zwlekajmy dłużej, tylko dowiedzmy się, w czym możemy... Mnóstwo rannych. Co tu się dzieje? No właśnie, w czym możemy tutaj pomóc? Jak nie zdobędziemy ich serc, nie będzie wody. I wszyscy umrą. Wracam do zagrody. Sam wybebeszę te maszyny. Czyli to robota maszyn? Wschodniaczka, o włosach jak krew. Cudzoziemka z ambasady. O, zabiłaś Grudę. Czempiona regali. Był jednym z nas. Nazywam się Aloy i nie szukam kłopotów. A może właśnie chciałbym teraz trochę kłopotów? Na zewnątrz moi ludzie doglądają wielkiego stada. Wyciągamy serca maszyn, wysyłamy do stolicy. Płacą nam wodą. Z każdym rokiem jest ciężej. Pojawiają się zabójcze maszyny, które bronią stada. Ostatni atak nastąpił podczas zaganiania. Prawie nas wybito. Ale nasza zdobycz wciąż jest w zagrodzie, czyli jeśli zdobędę ich serca, dostaniemy za nie potrzebną wodę. Jeśli pójdziesz tam sam, najpewniej padniesz trupem draka. Nie idę sam, kapelanie.
Wielka zabójczyni czempionów idzie ze mną. Może najpierw odpowiesz mi na kilka pytań. No właśnie, chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Co możesz powiedzieć o tym stadzie? Są tam od lat. Zbieramy tylko potrzebne części, ani mniej, ani więcej. Nowe maszyny same zastępują te zabite. A maszyny zabójcy, o których wspomniałeś? Strzegą stada. Na miejsce pokonanych przybywają nowe. Wpierw piłozęby, potem niszczyciele. A teraz piaskurkowany gromoszczęk. Zaatakował, gdy zaganialiśmy maszyny do zagrody. Musiałem zostawić połowę łowców w tylnej straży. Widzisz tu tylko ocalałych. Gromoszczęk to jest jedna z największych maszyn. No w tej części jeszcze nie walczyliśmy. Mówiłeś, że stolica daje wam wodę. Nikt nic nie daje. Opłacamy się częściami maszyn. Najbardziej wartościowe są serca. Każda inna osada na pustyni ma jakieś dobra na wymianę. Ale stolica, paląca włócznia, to jedyne miejsce z ciągłym dostępem do wody. W tym suchym kraju to tak, jakby mieli w ręku życie każdego z nas. Tak już jest na pustyni. Długo tak przetrwaliśmy. Tak. No cóż, pomożemy na pewno w zdobyciu tych serc maszyn. Zdaje się, że nie bardzo lubisz tę swoją dowódczynię. Przetrwanie na pustyni wymaga od nas większej dyscypliny niż u innych klanów. Co znaczy, że lubi swoje reguły i rozkazy. Ale nie ty. Nie lubię jej reguł. To nie subordynacja. Muszę być odwodniony. Nazwał cię kapelanem. Co to znaczy? To znaczy, że udało mi się przetrwać. No i przeżyć podczas licznych bitew. Dlatego doradzam klanowi pustyni. Ktoś, kto dożywa mego wieku, powinien dzielić się mądrością z młodymi. Utrzymywać ich na ścieżce wojownika, kiedy upór przebiera nogami i wzbija kurz. No to pozostaje jeszcze kwestia czempiona regali. Znałeś czempiona regali, Grudę. Był jednym z nas, tak jak Regala. Duma i radość klanu pustyni. Dlaczego więc atakuje własnych ludzi? Czuję się zdradzona. Regala to legenda naszego klanu, nieustraszona i bezlitosna. Szeryf Hekaro, wodza Tenaktów, którego słowo nas łączy. Co się zmieniło? Król Kardza pragnął pokoju, a Hekaro się zgodził. Regala zaś chciała zapłaty za okrucieństwa popełnione przez Kardza. Imperium Tenaktów miało przejść na wschód. Dlatego nie zgodziła się z Hekaro. Nie miał wyjścia, musiał się z nią zmierzyć. Hekaro wygrał. Mógł ją wtedy zabić, ale wódz pozwolił jej żyć. Wśród Tenaktów taka łaska gorzko smakuje. A teraz ona ujeżdża maszyny i zabija szeryfów. Dlatego nie da się dłużej ignorować jej sił stojących na pustyni. Nikt z klanu pustyni nie tknie ich obozów. To sprawa między Regalą a Hekaro. Wódz dość silny, by przewodzić, zwycięży. Jeśli nie, zrobi miejsce dla silniejszego. To chyba przesada, prawda? Taka jest pustynia. No niestety, jedna mała decyzja Hekaro niesie za sobą potężne konsekwencje. Jeszcze tak w ramach przypomnienia, ten czempion regali to jest ten, którego pokonaliśmy po wydostaniu się na zachód. Wtedy właśnie od niego zdobyliśmy tarczoskrzydło. Pomogę ci zebrać części maszyn w zagrodach. Lepiej, żebyś nie robił tego sam. Twoja wioska cię teraz potrzebuje. Lubię ją. Cudzoziemka, która czuje jak ja. Ruszajmy teraz lub spotkajmy się później przy posterunku. Myślę, że możemy ruszać razem, jeśli pogadamy po drodze, poznamy się bliżej. Idę z tobą. W porządku. Ruszamy na południowy wschód. Niech dziesiątka was chroni. Po waszym powrocie wyślę raport do stolicy. Tak, zrób tak. Tędy. Zdobędziemy serca maszyn, to dostaniemy wodę. Nie mogę uwierzyć, że cudzoziemka nam pomoże, a nasz własny klan nie. A czy taka śmie mówić, że dowódczyni ma powody, by być stanowczą w sprawie dostaw wody? A ty uważasz, że nie ma? Uważam, że ona ciągle gada o tym, jak mało wody jest na pustyni. Ale czy naprawdę ktokolwiek w palącej włóczni umiera z pragnienia? Albo w jej oddziale? Nie. Założę się, że nurzają łapy w korycie, kiedy chcą.
klanem musi kierować ktoś, kto wie, jak się żyje z dnia na dzień. Jak walczyć do ostatka o przetrwanie. A tym kimś miałbyś być ty? Żyłem na skraju pustyni przez całe życie. Walczyłem o każdy najmniejszy łyk wody. I wiem, że walczę lepiej od niej. I jestem ładniejszy. Aha. Wszystkim zapewniłbym potrzebną wodę. Nieważne, skąd by byli. Czy Jetaka przypadkiem nie mówił, że sami macie niewiele? Na pewno zdołałbym temu jakoś zaradzić. Zawsze jest jakiś sposób. W sumie to dobre spojrzenie na życie. No i jest. Musimy zdobyć więcej amunicji. Za mną. No i są maszyny już. Trzeba uważać. Musisz wybaczyć nieporządek. Nasi użyli tego miejsca, gotując się do zaganiania maszyn. Częstuj się wszystkim, co znajdziesz. Może się przydać w nadchodzącej walce. Dzięki. Trochę tego jest rzeczywiście. No i gotowe. Ruszajmy. Ja jeszcze wszystkiego nie zebrałem, stary. Poczekaj chwilę. To, czego szuka Nora na zakazanym zachodzie? Kto twierdzi, że czegoś szukam? Wątpię, że podróżowałaś tylko dla widoku. Ja próbuję coś naprawić. Rozumiem. Dobra, nie musisz mi mówić. Pewnie powinienem być wdzięczny, że pomagasz zaradzić mojej sytuacji. Prawdę mówiąc, nie musi znać wszystkich szczegółów, prawda? Tak się zastanawiałem, czy są tu jakieś nowe maszyny. Powinnam użyć lodowej amunicji. Ale wydaje się, że chyba nie. Dobra, idźmy za nim. Zobaczymy, gdzie rozpoczniemy nasze polowanie na serca maszyn. Spójrzmy na mapkę, gdzie my jesteśmy. No tutaj odkrywamy nowe tereny. Prędzej czy później będę musiał wbić również na te żyrafy, aby cały obszar mapy sobie odkryć. Ale wszystko w swoim czasie. Kolejne tereny Tenaktów. Jesteśmy. To co dalej? Pomogę zebrać serca z tych maszyn, jeśli tak zdobędziecie wodę. Tak właśnie. To kanion, do którego prowadzimy maszyny. Potem je odcinamy i odstrzeliwujemy. Ale żeby tam się dostać, trzeba przejść nad barykadą. Bądź gotowa do walki. Już traciłem tam dobrych ludzi. Zobaczę zabójczynię czempionów w akcji. Idź, ja za tobą. Jak już się zbliżamy do maszyn, to nagle zamiana ról, co? Ale niech ci będzie. Będziemy przewodzić w tym ataku. Lepiej się zorientować w terenie. Oho. Dobra. Dobrze by było na początek się schować. No i rozejrzeć. Niszczyciel. Łoruk ognisty. Dobra. To może najpierw załatwię kłoroga, bo niszczyciel będzie największym zagrożeniem. Tam kolejny kłoruk. Nie zrani mnie rogami, jeśli odstrzelę. No tego też mógłbym próbować oczywiście zaskoczyć, ale jako że jest głównym tutaj zagrożeniem, to podświetlimy ścieżkę. Akurat będzie tędy przechodził. I szczerze mówiąc, kusiłoby, żeby od razu bezszelestny cios wykonać. No ale wiecie, nie ma co. Bo wtedy te kłorogi jeszcze będą przeszkadzać. A tego przecież nie chcemy. Trzymajmy się tych krzaków, żeby nas tutaj nie wykryli. Wygląda jak lancorek, tylko ze straszniejszymi rogami. Atakujemy. O, patrzcie. Niedobrze, niedobrze. A jeszcze tu jest jeden niszczyciel. Albo to ten sam po prostu. No dobra, nie sądziłem, że bezszelestny cios nie załatwi sprawy. Gdybym to wiedział,
to bym zdominował najpierw tego Quoroga, a tak musimy walczyć z dwoma maszynami jednocześnie. O kurde, czyli jednak mamy dwóch niszczycieli. To jest bardzo zła informacja. Czyli mamy podatność na przykład na porażenie. Okej, porozstawiamy trochę pułapek. Mam nadzieję, że któraś akurat zadziała. Dobrze, niedobrze. Zróbmy tak. Więcej pułapek nie rozmieszczę. W razie czego uzupełniamy tutaj amunicję przy okazji. Tak naprawdę muszę teraz czekać, aż wpadnie w te pułapki. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. No, w niewielkim stopniu, szczerze mówiąc. Niby wpadł, ale co to dało? Wiecie co? W sumie to może tutaj powinienem wykorzystać jeszcze jedną rzecz, mianowicie przypływ odwagi. Przetestowaliśmy to w ostatnim odcinku. I nawet powiedziałbym, że spisało się nie najgorzej. Kurde, no ten Quoruk będzie wciąż przeszkadzać. Ja to w ogóle musiałbym się gdzieś dalej wycofać, takie mam wrażenie. Dobra, może teraz? No i spróbujmy, bo mamy cztery potężne strzały. A właśnie, może w to strzelać. Okej. Szczerze, myślałem, że lepiej to wyjdzie, ale chyba jednak jest to przypływ odwagi, który powinniśmy wykorzystywać przede wszystkim na mniejsze maszyny. Koniecznie bym odczepił tutaj to działo, bo to by oznaczało, że wtedy mogę je przejąć. Ale to wiele razy muszę uderzyć. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wciąż mogę wejść. Kurde, długo wytrzymuję. Okej, nareszcie się udało. Teraz działko niszczyciela. Dobrze, wystarczyło. Na razie to zostawmy. I mamy to. Został jeszcze tylko jeden niszczyciel. Nie mam pojęcia, gdzie się schował. Wypatrzymy go stąd, czy nie za bardzo? Chyba musi być gdzieś dalej. Skoro go z takiej odległości nie widzę. No tam dopiero go mamy. Widziałem przez chwilę światło. Mógłby tutaj podejść. No chyba, że sobie odpuści tymczasowo, ale wątpię. Patrzcie, mamy go tutaj. Wiecie co? Potrójny strzał poproszę. I teraz. Kurde, nie trafiłem w to? Jakimś cudem? Wielka szkoda. Ale muszę próbować dalej trafiać. Może teraz się uda tym działkiem? Dobra. Więcej nie postrzelam niestety. Teraz szybko amunicja. Może tutaj na górę wejdę. Trafiłem. No myślę, że to jest podstawa, aby jednak przejąć to działko koniecznie. Najgorsze jest to, że jeśli chcę zwiększone obrażenia, to muszę dłużej oczywiście naciągnąć cięciwe. Ale przez to jestem wtedy wystawiony na ataki. Dobra, trafiłem znowu. Jeszcze raz. Nadal nieobczepione. Dobra, w końcu mogę to przejąć. Może poczekam jeszcze. I teraz. Trochę za długo to trwa. Nareszcie. No
zastanawiałem się, kogo ja słyszę. A to mój towarzysz, który tutaj w ogóle w walce nie brał udziału. Mam zebrać te serca maszyn. Jeszcze chyba jedno. A no tak, serce Quoroga. Ja tam pokonałem go w międzyczasie. Czekajcie, napełnijmy sobie na razie jagódki. Żeby tego nam nie brakowało. W międzyczasie pozbieram kolejne. Zachowam trochę na później. Mam teraz mały problem z tym, żeby zlokalizować tego drugiego Quoroga, bo walczyłem tutaj na całym obszarze. Ale już nie jestem pewien, gdzie jest ten pokonany Quorog właśnie. No tutaj czeka mój towarzysz. Nic mi nie jest. Jeśli pozbierasz mi te części, będę wdzięczny. No jasna sprawa. No też w sumie, gdybym dodatkowo wiedział, że tamten bezszelestny cios na Quorogu od razu go nie załatwi, to porozstawiałbym więcej pułapek na niszczycieli. No ale fakt, że ten jeden bezszelestny cios nie załatwił sprawy, mocno wszystko skomplikował. Dobra, bo tam jeszcze coś mamy. Jest, Quorog ognisty, okej. Czyli stąd zabierzemy to, co trzeba. Tutaj w ogóle widzę, że było dużo pułapek, które też mogliśmy w walce wykorzystać. Jednak lepiej na bieżąco takie rzeczy obserwować, co? Łatwo o przeoczenie czegoś. Mamy wszystkie potrzebne części. Zabiorę je do Draki. Dobra, rzeczywiście to zrobimy. I tak widzę, że tutaj niczego ciekawego więcej nie mamy. Chociaż nie, mamy jeszcze dwie skrzynie. Jeśli do ciekawych rzeczy zaliczyć kwiatki, które możemy później wykorzystać na farbowanie różnych strojów. A ten pigment będzie pasował do mojego pancerza. No właśnie, jeśli to policzyć do ciekawych rzeczy, no to warto było i to zebrać. A teraz wracamy. I co ty na to? Niech skrzydła dziesiątki zaniosą cię do domu. Mamy serce. Wracajmy do strzałodłoni. Tak, w końcu możemy zająć się ciałami tych żołnierzy. A, czekaj! Skoro umiesz poradzić sobie z bandą wściekłych maszyn... Chcę wrócić do miejsca, gdzie zaatakował Gromoszczęk. Straciłem tam więcej walczących. Nie zostawię ich, by zgnili. Też zasługują, by zająć się ich ciałami. Pójdziesz ze mną? Prowadź. Cieszę się, że tu jesteś. Czyli jednak czeka nas jeszcze cięższa walka. A, zeskoczymy tak. Będzie szybciej. Ale w sumie to z przyjemnością się powalczy z Gromoszczękiem, również w Horizon Forbidden West. W Zero Dawn już szło to naprawdę całkiem sprawnie. I pomyśleć, że tak wielu musi ginąć, by zdobyć trochę wody. Próbowałeś rozmawiać z dowódczynią w palącej włóczni? Jedyne, czego ona słucha, to dźwięk naciąganego łuku. Przy okazji, nie miałbym nic przeciwko, gdyby twój był po mojej stronie, jakby co. Ja tylko przechodzę, Draka. A, nie win mnie za próbę. Nadymacze lodowe tutaj? To gdzie Gromoszczęk niby? To tu. Tutaj Gromoszczęk przeorał mój oddział. Przykro mi, Draka. To byli porządni wojownicy. Powinniśmy zacząć. Czyli jednak tutaj możemy się go spodziewać, mimo że to jest siedlisko zupełnie innych maszyn. Tutaj to tylko widzę, że mamy pudła z zapasami. No teraz nie będziemy tego otwierać. A tamten safe to chyba po prostu zniszczony pojazd. A nie, to po prostu jest jako starożytna skrytka. Właśnie to tam dalej mnie zastanowiło jedynie. Wiecie co? Dokąd idziesz? Pole bitwy jest tam. Musisz chwilkę poczekać, Draka. Sam fakt, że mowa była o sejfie, mnie właśnie zaintrygował. No ale niczego poza tym tam nie ma.
Wiedziałem, że wrócisz. Nie można zostawić podległych żołnierzy. Zawsze dobrze, tam jest ktoś żywy. Przy skałach. Na ziemię. Uwaga, na ziemię! Mów z sensem, żołnierzu. Norniki! Do walki! Zabójczyni czempionów! No tak, te norniki akurat wydobywają się spod ziemi. Nornik Alfa. Spróbujmy trafić. Aj, tam w ostatniej chwili niepotrzebnie opuściłem celownik. Właściwie to zajmę się nimi w ten sposób. Bez problemów. Okej. Jeszcze raz. Muszę się wycofać i to szybko. Albo teraz weźmy to. Bo jest cała grupa obok siebie. A, myślałem, że większe obrażenia to zadaje. Ciągle mam tę klejową hook proce tutaj z poprzedniego odcinka. Liczyłem, że będzie powalenie dość sprawne, ale średnio. No, widzicie sami, jak działa klejowa hook proce. Spowolnienie tych maszyn. Nie najgorzej wychodzi. Dobra. Tu jeszcze kolejne. Trochę mnie ogłuszyła. Nie trafiłem niestety w soczewkę, a szkoda. Trzeba być naprawdę precyzyjnym w takim przypadku. No, draka, żeby sobie poradził. Ej, bo on tutaj padł. To znaczy, chwilowo potrzebuje pomocy. Ewentualnie po czasie się sam podniesie. Zobaczmy, czy zdążę. Nie zdążę. Dobra, czekamy, aż sam wstanie. Właśnie teraz. No i pozostaje jeszcze wykończenie. Hej, Loy! Potrzebuję cię w tej walce! No to już. Gromoszczęk wrócił. Będzie ostro. Ta burza nie będzie trwać wiecznie. Przejdę przez niej. Od razu walczymy, draka? Gromoszczęk, proszę. Sprawdźmy to od razu w notatniku. Olbrzymia, ciężko uzbrojona i mocno opancerzona maszyna bojowa potrafi poruszać się i uderzać szybko i zdecydowanie, niezmordowanie, ostrzeliwując wroga potężną bronią. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że bardzo ważne w przypadku Gromoszczęka jest na pewno odłączenie od niego wyrzutni dysków i to po obu stronach, więc tak naprawdę dwie takie wyrzutnie dysków można zdobyć. Poza tym na przykład tutaj mamy działko szybkostrzelne, tego akurat zabrać i wykorzystać nie mogę, no ale wiecie, przynajmniej wtedy Gromoszczęk nie będzie też atakował z dystansu, więc spróbujmy. Oby się udało. Wyrzutnia dysków, oznakuj część. Teraz będzie łatwiej przycelować. No, ale jeszcze żebym, kurczę, zdecydowanie celniej strzelał. Tutaj 56 punktów, jeśli chodzi o podłączenie, więc spróbuję właśnie te obrażenia odrywające zastosować. No. Wiecie co? Kurde. Nie sądziłem, że takie obrażenia będą. Patrzcie, teraz tę wyrzutnię dysków wykorzystał. Dobra, wiecie co? Weźmy ten przypływ odwagi po raz kolejny. I teraz może trafię. Jeszcze raz. Ale długo trzeba strzelać, żeby to oderwać. Niestety. Dobra. Żebym też nie pomylił tych dział i trafiał ciągle w to samo. To wtedy prędzej to odłączę. Udało się. To najważniejsze, że się udało. Niestety, ale mój towarzysz tam padł, więc teraz Gromoszczęk jest skupiony tylko i wyłącznie na mnie. To niedobrze.
Nie widzę, szczerze mówiąc, gdzie jest to działo do zdobycia. Chyba tam? A nie, to jest tylko pojazd jakiś. Kurde, gdzie to się odłączyło? No bo to nie jest to. Niestety. Aj tam, niedobrze, niedobrze. Bo to jest klucz tutaj, żeby jednak wygrać tę walkę. Tego potrzebowała. Żeby wygrać tę walkę, to ja jednak koniecznie potrzebuję tego działa. No oczywiście nie jest to jakoś super wymagane, ale najgorsze jest to, że ja pewnie gdzieś to przeoczyłem. Tam mamy tego... Tak, tego żołnierza Tenaktów. Kurde, odwrócił się tutaj. Ja mogę w tym czasie pozbierać co nieco, ale... Niestety, nadal nie widzę. Nadal nie widzę tego działa. Czy to tam leży? To tylko niszczyciel chyba. No naprawdę nie mam pojęcia. Muszę chyba próbować tutaj strzelać. Aj tam, nie w to. Jest na górze, czyli jednak jest to możliwe, że na skalę po prostu mamy działko. Bardzo niedobrze. Jest ewentualnie też taka opcja, żeby spróbować po prostu wyrzutnią lin unieruchomić gromoszczęka. Ej, to nie jest jednak to. A ja byłem kurde pewien. Byłem pewien, że to jest ikonka działka, a to jest tylko kwiat kolejny. To jest niesłychane, gdzie to się podziało? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no, musimy dalej strzelać. Może ma tutaj coś, jakieś większe obrażenia? No ale nie. Bo wiecie, chodzi mi o to, żeby więcej było. Kurde, niedobrze. Weźmy podwójny strzał może. Aj tam. Nie jest za ciekawie. Szybko. Czy się kurde zatrzymała mi Aloy? Okropna sprawa, no bo wszystko poświęciłem, żeby tylko zabrać to działo, a teraz nie mogę tego znaleźć, no. Najgorzej. Dobra, ja tutaj potrzebuję podwójnego strzału. O właśnie. Jeszcze raz. Ale mam teraz, kurczę, zauważalnie dłuższe to skupienie. Czekajcie. Zabrałem sobie więcej tych jagódek jeszcze. Z takiej odległości jest trochę trudniej trafić. Ale musimy też sobie poradzić. Dobra, strzelamy dalej, tylko wytworzyć te strzały precyzyjne koniecznie. Oj. Muszę tego uniknąć za wszelką cenę. Teraz. Akurat to przybliżenie było niepotrzebne. Jestem aż za blisko w tym momencie. A może ja to po prostu wtedy całkowicie zniszczyłem, a nie odłączyłem? Już teraz to sam nie wiem. Czy to w ogóle jest możliwe? Kurde, i znowu mnie uderzy. Jak tak dalej pójdzie? Momentami nie mogę go trafić. Dobra. No teraz już tego na pewno nie przeoczę. Tylko wiecie, dobrze by było, żeby on się odwrócił, odszedł od tego działa, bo będzie ciężko teraz to zabrać i jeszcze zaatakować. A muszę zdążyć. Haha, to im zrobi trochę kuku. No i to są obrażenia od razu. Patrzcie, niewiele brakuje. Zaraz dokończymy dzieła. Kurde. Nie chcę zginąć na koniec. Dobrze. A! Udało się! Czy mogłabyś przynieść serce gromoszczęka? Muszę sprawdzić tego żołnierza. No dobra, on sprawdzi żołnierza, ja zabieram serce. O, a tutaj mamy przy okazji jakąś notkę. No to nieźle. Przeklęty Koriund.
nakrapiany kawał żużlu uprzedził nas i wyczyścił cały złom 6 razy z rzędu. Od tej pory wszystko będę zapisywać specjalnym szyfrem. A ciekawe, czy to nie będzie przydatne w przyszłości. To tylko wam może pokażę, gdzie to znalazłem. W razie gdybyście sami szukali. Jestem bardzo ciekaw, czy ja później na nagraniu zobaczę, że w rzeczywistości cały czas to pierwsze działko Gromoszczęka gdzieś było, tylko ja po prostu nie mogę tego zlokalizować. To jest najbardziej bolesne, kiedy jest coś na oku, teoretycznie w obrębie ekranu, a jednak w ferworze walki nie zauważymy po prostu czegoś tak istotnego, jak w tym przypadku właśnie to działko. Widzieliście sami, jakie obrażenia to zadało. Dlatego na tym się chciałem przede wszystkim skupić. No dobra, przeszukamy Gromoszczęka. To wystarczy. Muszę sprawdzić, co z Draką i tym żołnierzem. No i tak w ogóle to już wcześniej widziałem, że tutaj na przykład mamy siedlisko Gromoszczęków, więc już dużo wcześniej można było zawalczyć. A tak to przynajmniej była okazja, wykonując zadanie. No patrzcie, jeszcze raz tak patrzę, czy jest gdzieś tutaj to działo, ale nie widać. Tymczasem tego żołnierza Tynaktów mieliśmy chyba właśnie gdzieś tutaj, jeszcze wyżej. No dobra, pogadajmy. Nie sądziłem, że to przeżyje. Dobrze się spisałeś, żołnierzu. Wracasz do domu. Dzięki niej. To ty odmówiłeś opuszczenia swoich ludzi. Wiem, że ciągle cię o coś proszę, ale zaniesiesz serca do strzału dłoni? Będziemy tuż za tobą. Oczywiście. Bądź ostrożny. Za to serce Gromoszczęka dadzą nam tyle wody, ile potrzebujemy. Dziękuję, Aloy. Swoją drogą, to jest też sposób, żeby samemu się wzbogacać i sprzedawać te części, chociaż wiadomo, że one są potrzebne no nie tylko na sprzedaż, ale też i do wielu różnych ulepszeń. Wiem, że ciężko się żegnać, ale chyba musisz już iść. No dobra, skoro tak sugerujesz, no to już spotkamy się na miejscu, przecież możemy się tutaj bez problemu przenieść. Czyli co? Witamy z powrotem w Strzałodłoni, swoją drogą ciekawa nazwa osady. No i pora porozmawiać. Wróciłaś. Gdzie jest Draka? Wybaczcie spóźnienie. Wracając wziąłem trochę bagażu. Ona ma serca maszyn, w tym Gromoszczęka. Żałuj, że nie widziałeś tego ognia na pustyni. Proszę. Na wspomnienie naszego wspaniałego zwycięstwa. To doskonałe wieści. Dowództwo ulży, jak to usłyszy. Jak najszybciej zabierzcie je do palącej włóczni. I powiedzcie dowódczyni, ilu zginęło, by je zdobyć. Łowczyni, mogę na słówko? Plotki dotarły na zachód. Powiadają, że oprócz łuku i włóczni masz także drugie spojrzenie. Szczególnie w kwestiach przedwiecznych. Można to ująć i tak. Czyli to prawda? Przysłużyłaś się klanowi, ale nasz problem jest poważniejszy niż sądzi Draka. Moim zdaniem przyda się to drugie spojrzenie. W czym właściwie tkwi problem? Nie tu. Będę w palącej włóczni. Tam wszystko wyjaśnię. Może się tam zobaczymy. Dobrze. To może zaważyć na losie klanu. A proszę, czyli wątek będzie kontynuowany prędzej czy później. Ta misja poboczna już ukończona. Kolejne 2 punkty umiejętności zdobyliśmy. Odblokowano farbę do twarzy, no i w razie czego mamy tutaj widoczną kolejną misję. Gdzieś w tej okolicy jest paląca włócznia. No, gdybym miał się za to zabierać, to najpierw jednak myślę, że powinienem przejąć żyrafa. Do tego jeszcze kwestia wątku fabularnego. Też prędzej czy później będę musiał zdecydować, czy pójść najpierw na zachód, czy jednak na południe.
Jeśli chodzi o te punkty umiejętności, no to być może rozdam je w kolejnym odcinku. Muszę się na spokojnie zastanowić, co chcę rozwijać w następnej kolejności. Na razie to jednak będzie wszystko z mojej strony. Usłyszymy się kolejnym razem. Cześć!